Tadeusz Kościuszko, życiorys, biografia, najważniejsze informacje. Oczywiście Tadeusz Kościuszko nie jest tylko bohaterem naszym polskim, nie tylko naszym narodowym bohaterem, ale też bohaterem w Stanach Zjednoczonych, gdzie w bardzo duży sposób włączył się w uzyskanie niepodległości właśnie przez Stany Zjednoczone Ameryki, ale o tym za chwilę. Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku. W 1765 roku zaczyna naukę w Korpusie Kadetów Szkoły Rycerskiej, czyli takiej nowo powstałej szkole, która miała szkolić przyszłych oficerów, dowódców, urzędników w Polsce. W taki, można powiedzieć, nowoczesny sposób, żeby wykształcić taką kadrę ludzi pozwalających tej Polsce może odbudować swoją pozycję. Dzięki stypendium trafia też do Francji w 1769 roku, gdzie uczęszcza m.in. do Akademii Wojskowej. W 1775 roku wraca do Polski i oczywiście chce wstąpić do wojska. Niestety nasze wojsko zostało tak mocno okrojone do takich śmiesznych wartości, że nie ma na to żadnych szans, pomimo swojego wykształcenia. Podobnie nie znajduje pracy w Dreźnie, więc jedzie dalej i znowu trafia do Paryża, gdzie dowiaduje się o wojnie o niepodległość w Ameryce i postanawia tam właśnie się udać. Wyrusza tam, żeby można powiedzieć, wspierać Amerykanów w ich dążeniach niepodległościowych. I we wrześniu 1776 roku rozpoczyna pracę jako twórca fortyfikacji, jako taki inżynier, dowódca o potężnej wiedzy. Idzie mu oczywiście świetnie. Fortyfikacje Filadelfii, bitwa pod Saratogą, budowa twierdzy West Point i tak dalej, i tak dalej. W końcu 13 października 1783 roku awansuje na generała brygady Armii Amerykańskiej. Jego wkład w uzyskanie niepodległości przez Stany Zjednoczone był naprawdę bardzo duży. Dodatkowo zdobył tam potężne doświadczenie, które wykorzystywał później w Polsce. No niektórzy się dziwią, dlaczego wrócił do Polski, ale jednak wraca. Jednak jako patriota wraca. 12 sierpnia 1784 roku wraca do Polski, gdzie osiada na swojej części majątku, ale po kilku latach dochodzi do próby poprawy sytuacji w Polsce, w tym do próby rozbudowania armii. Więc Tadeusz Kościuszko wykorzystuje szansę i 12 października 1789 roku zostaje nominowany na generała majora wojsk koronnych. Doskonale wiemy, że było to takie dążenie, żeby Polska troszkę się uniezależniła, żeby była na tyle silna, żeby ci nasi sąsiedzi, którzy nas i tak w końcu pokonali i rozebrali, żeby jednak, można powiedzieć, Polska odzyskała niepodległość, tak to trzeba ująć. Ale to duża szansa dla Tadeusza Kościuszki i on zaczyna reorganizować, przebudowywać mu podległe oddziały. Po konstytucji 3 maja, a raczej w jej następstwie, zawiązuje się takie coś jak Konfederacja Targowicka i ona dąży do tego, żeby ta Polska, można powiedzieć, nie odzyskała siły. Oczywiście byli to obywatele Rzeczpospolitej i proszą o pomoc kraje zewnętrzne. Dochodzi do ataku sił rosyjskich na Polskę. W walkach obronnych dobrze odznacza się właśnie Tadeusz Kościuszko, szczególnie w bitwach pod Zieleńcami 18 czerwca, Włodzimierzem 7 lipca i pod Dubienką 18 lipca 1792 roku. Oczywiście nic to nie dało, król Polski przechodzi na stronę Konfederacji Targowickiej, no i Tadeusz Kościuszko po klęsce musi udać się na emigrację. Dopiero w połowie marca 1794 roku wraca do Polski i 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie składa przysięgę i zostaje przywódcą insurekcji, przywódcą rzeczy, która miała na celu uratować Polskę. Tadeusz Kościuszko zostaje najwyższym naczelnikiem siły zbrojnej narodowej. I oczywiście dochodzi do walk. 4 kwietnia wygrana bitwa pod Racławicami. 7 maja wydanie uniwersałów Połanieckiego. A 10 października 1794 roku przegrana bitwa pod Maciejowicami. Kościuszko zostaje ranny i dostaje się do wrogiej niewoli. Trafia do twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu.
Jego uwolnienie następuje 26 listopada 1796 roku, ale pod wieloma warunkami. Nie wróci do Polski, złoży przysięgę wiernopoddańczą. Dzięki temu, poza swoją, można powiedzieć, wolnością, z więzień, z tego typu rzeczy zostają też uwolnieni w większości uczestnicy insurekcji. Po uwolnieniu wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Ale w 1797 roku wraca do Francji, później zamieszkuje w Szwajcarii. 15 października 1817 roku umiera w Solurze w Szwajcarii. Oczywiście świetny dowódca wojskowy, świetny, można powiedzieć, strateg, taktyk. Oczywiście podejmował się rzeczy, które, tak jak insurekcja kościuszkowska, właściwie od początku były skazane na niepowodzenie. Do tego trzeba pamiętać, że był świetnym pianistą, o czym niestety nie wszyscy wiedzą. Rozmawiał oczywiście z Napoleonem, jednak stwierdził, że kładzenie, ufanie mu, powierzanie mu spraw polskich nie jest do końca słuszne, ponieważ on ma na celu tylko nas wykorzystać, żebyśmy dla niego walczyli. Kilka rzeczy, co mówili o nim jemu mu współcześni. Napoleon mówił o nim bohater północy. Katarzyna Wielka, czyli władczyni Imperium Rosyjskiego, nazywała go bestią. Lord Byron napisał, że Kościuszko to dźwięk, który przeraża ucho tyrana. Oczywiście wsławił się i w Stanach Zjednoczonych, gdzie pomógł w uzyskaniu tej niepodległości, i w walkach po tej Konfederacji Targowickiej przeciwko wrogowi, i w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Niestety, o ile walki w Ameryce miały szansę powodzenia i oczywiście zakończyły się zwycięsko, o tyle w Polsce sytuacja Polski była na tyle krytyczna, że nawet najgenialniejszy dowódca nie był w stanie niestety w niczym pomóc. Dziękuję na dzisiaj. Oczywiście zapraszam co niedzielę na taką życiorys, biografię, najważniejsze informacje ważnych, zwłaszcza dla Polski postaci, chociaż to nie będą tylko Polacy z biegiem czasu. W każdy piątek taki poczet władców polskich, po kolei władcy Polski. Z biegiem czasu dojdą tam też dowódcy wojskowi, takie najważniejsze postacie Polski. A może w przyszłości, czy może już, w środku tygodnia pojawi się materiał troszkę o literaturze. I to też nie tylko polskiej. Na przykład może o Ogniem i Mieczem porozmawiamy. Zobaczymy. A na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam ponownie, zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały. Muszę linki wrzucić do opisu, żebyście wiedzieli. Jest tam i kanał historyczny, i kanał Projekt Ciekawość, trochę o nauce, jak coś działa, troszkę o turystyce. Ciekawski jak Polak to zwierzęta. Koty i psy głównie. Opisy, porównania, wady, zalety dla kogo. A kanał Marcin Pasierb to tak bardziej o jedzeniu. I to nie tylko przepisy. A na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.